o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List, proszę cioci. List! Wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No, słowo daję. I pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta, no, taka tego. Nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i łódź, i ta ulica z numerem. I pamiętam wszystko, że znaczek był z belwederem. A jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki. Jeden oficer też wrzucał, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.